Mróz, ciastka mróz, jest zima, a my tutaj jesteśmy. Jesteśmy dlatego, że wiemy, jaki mamy skarb i wiemy, że każdy człowiek potrzebuje tego skarbu. Tym skarbem jest Jezus. Nie po jakieś pojęcie, jakieś imię, które kojarzy się z historiami biblijnymi, kiedyś tam, gdzieś. My mówimy o Jezusie, który żyje, który 2000 lat temu powstał z martwych i jest obecny tutaj pośród nas przez swojego Świętego Ducha. I jest realny. Jest realny. To nie jest jakaś taka cicha obecność, która nie ma wpływu na rzeczywistość. To jest Święty Duch, który dzisiaj przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To jest Święty Duch, który dzisiaj uzdrawia i uwalnia rękoma tych, którzy Go znają. To jest Święty Duch, który pociesza, który daje nadzieję, który daje życie. On jest tutaj pośród nas i zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Możesz po niej sięgnąć, tylko potrzebujesz się ukorzyć, człowieku. Potrzebujesz ukorzyć się. Potrzebujesz wsadzić swoją pychę do kieszeni. Pycha, która ci mówi, że jesteś fajny, że jesteś w porządku, że jesteś dobry, że w zasadzie ty zasługujesz, żeby cię żywcem pochwycić do nieba. Potrzebujesz uznać, że jesteś po prostu grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela. Człowiek, choćby był najwspanialszy i najlepszy, i tak jest grzesznikiem. I tak nie zasługuje na społeczność ze Świętym Bogiem. Na społeczność ze Świętym Bogiem człowiek zasługuje przez krew Chrystusa. Przez krew Chrystusa. Jeżeli pojednasz się z Bogiem, jeżeli poprosisz Go, przyjmij mnie. Chcę, byś był moim Panem i Zbawicielem. Obmywam się w Twojej krwi, Jezus. Jeżeli to zrobisz, jeżeli obmyjesz się w krwi Jezusa, jeżeli uznasz, że jesteś grzesznikiem, jeżeli prawdziwie, ale prawdziwie uwierzysz, że On umarł za Ciebie i zmartwychwstał, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Dlatego, że każdy w tym kraju zna imię Jezus. Ale co z tego? Co z tego, jeżeli dla większości ludzi z tego nic nie wynika? Co z tego, że znasz imię Jezus? Być może używasz tego imienia jako znak interpunkcyjny, jak wielu ludzi robi. To imię nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. Ty potrzebujesz zawołać do żywej osoby, do Zbawiciela. Potrzebujesz zawołać do Jezusa Zbawiciela, do żywej osoby, która jest realna w Duchu Świętym, który jest tu i teraz, blisko na wyciągnięcie Twojego słowa, na wyciągnięcie Twojej decyzji. On jest tutaj. On dzisiaj jest realny. On dzisiaj działa. On dzisiaj uzdrawia i uwalnia. I to jest dla Ciebie, a przede wszystkim dla Ciebie zbawienie. Nie jakaś tam nadzieja, że może jakoś się tam śliźniesz po tej śmierci do tego nieba, może się jakoś uda, może Pan Bóg przymknie oko. Nie. Ja mówię o tym, żebyś obmył się w doskonałej krwi Chrystusa, w świętej krwi Chrystusa, a wtedy będziesz doskonale usprawiedliwiony. Wtedy będziesz doskonale czysty, bo krew Chrystusa obmywa doskonale. I wtedy będziesz doskonały i będziesz mógł mieć społeczność z Bogiem, nie ze względu na swoje czyny, ale ze względu na Jego krew. Na to, co On zrobił dla Ciebie na krzyżu. Nie chciałbyś tak umierać. Nie chciałbyś tak umierać, jak On umarł. Naprawdę nie chciałbyś. Ale On to zrobił dla Ciebie. I gdy umierał, to ludzkość nie była dla Niego abstrakcyjną masą. Tylko On umierał za poszczególnych ludzi. Za poszczególnych ludzi. I znał Cię po imieniu, kiedy umierał. I ta krew się lała za konkretnego człowieka, którym jesteś. I zostało zapłacone za każdy Twój grzech. Za to, co zrobiłeś, co robisz, co zrobisz. Tylko musisz zdecydować, że chcesz to wziąć, bo możesz to odrzucić. Masz tę straszną wolność, by to odrzucić. Masz tę straszną możliwość, by to odrzucić.
Ale jeżeli ty go nie odrzucisz, to będziesz miał życie wieczne. I będziesz miał życie w obfitości po tej stronie bytu. Więc zechciej to przyjąć. Bo to jest dla ciebie jedyne koło ratunkowe, jakie Bóg ma dla ciebie. To jest jedyne koło ratunkowe, jakie Bóg ma dla ciebie. Nie ma innego. Jest tylko krew Chrystusa. To jest jedyne koło ratunkowe dla ciebie. Dla każdego człowieka na tej ziemi bez wyjątku. To jest jedyne koło ratunkowe. Lepiej z niego skorzystaj. Lepiej z niego skorzystaj, bo ty przekroczysz tę granicę, którą jest opuszczenie fizycznego ciała. Będzie za późno. Po tej stronie bytu możesz się pojednać. Po tej stronie możesz się pojednać. Dzisiaj się możesz pojednać. Teraz się możesz pojednać. Teraz, gdy słyszysz te słowa, możesz się pojednać z Bogiem przez krew Chrystusa. Uznaj to, że jesteś grzesznikiem. Uwierz, że On umarł za ciebie i że zmartwychwstał, pokonał śmierć. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz zbawiony. To jest takie proste. Krótka modlitwa wiary. Konkretna decyzja. Wypowiedziana. Zmieni wszystko. Zmieni wszystko. To jest dla ciebie. Jezus wraca na tę ziemię. Nie jako baranek Boży, nie jako ten pokorny, który dał się za ciebie zabić, ale wróci jako potężny król i władca i sędzia. Więc lepiej skorzystaj z tej szansy, którą masz teraz. Pojednaj się przed jego powrotem, bo on wróci jako sędzia. On wróci jako sędzia, a dzisiaj jest czas łaski i zbawienia. Skorzystaj z tego.